Witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam pszenicę ozimą w technologii Nauti, czyli w siebie bezpośrednim. Wiele osób jest bardzo ciekawych tej technologii, no bo nie ma co ukrywać, jest to tam jakaś troszeczkę nowość u nas. Jakieś tam pojedyncze osoby w Polsce trudnią się tym fachem, aczkolwiek jest takich osób coraz więcej i to naprawdę bardzo cieszy. Pokażę Wam dwie pszenice, dwie odmiany, ponieważ w gospodarstwie mam dwie odmiany zasiane. Mam zasianą Avenue i mam zasianego Reforma. Teraz jestem na pszenicy Avenue i zobaczcie, jak ona się na dzień dzisiejszy prezentuje. To jest pszenica Avenue, która jest już w 100% wykłuszona. I powiem Wam, że nie jest to pszenica siana we wrześniu, tak? To jest pszenica siana 25 albo 26 października. Więc tak to wygląda. Ostatnio wrzucałem zdjęcia na Facebooku, jak ta pszenica wyglądała. Słuchajcie, to było raptem 3, może 4 dni temu. I kłos dopiero wychodził, a tutaj już mamy kłos na wierzchu. Ja tu chciałem robić, tutaj była zrobiona tylko i wyłącznie ta jedynka. Ja chciałem zrobić tutaj te dwa, ale słuchajcie, warunki pogodowe na to nie pozwalały. No zobaczcie, co jest dzisiaj. Nie dość, że wiatr wieje troszeczkę, to no, pogoda nie rozpieszcza. A naprawdę chciałem tutaj ten zabieg wykonać. No a teraz to będzie takie te dwa łamane na te trzy. Już bardziej będzie te trójka niż te dwójka. Ale pszenica jest w 100% wykłoszona. Azotu chyba jej nie brakuje, aczkolwiek ja tutaj zastanawiałem się, czy dodać... Chyba wrzucałem nawet te zdjęcia na społeczność, na YouTubie. Nie wiem. Sprawdźcie. Zastanawiałem się, czy nie dodać tutaj jakiegoś azotu, ale zrezygnowałem z tego pomysłu i nie będę tutaj dawał już więcej azotu. Te pola są po soi, więc niech po prostu ta pszenica korzysta z tego, co ma. Tutaj łącznie poszło chyba około 400, jeżeli przeliczając na saletrę, nie? 480 chyba kilogramów saletry. Coś takiego. Coś w ten deseń. Więc mam nadzieję, że to jej wystarczy. Ogólnie pszenica jest naprawdę bardzo zdrowa, co też mogliście zobaczyć. Jakieś pojedyncze ogniska chwastów się zdarzają, co tutaj widać też. Gdzieniegdzie jakieś jednoliścienne chwasty. Tutaj o, tu widzę ostrożeń, ale to wrzucimy tribenuronu do zabiegu i będzie po chwastach. Ale ogólnie jest czysto, a tutaj zabieg był robiony tylko i wyłącznie jesienią. Tak? Standardowy zabieg bez tribenuronu, bo tutaj był tylko... Tutaj tylko był ExpertMed plus co? Plus diflufenikan. Natomiast tribenuronu tutaj nie było. Także myślę, że jak na, jak to mówią, uprawy bezorkowe, no to jest czysto. A zawsze wszyscy straszyli, że chwasty to będą takie, że ło, matko i córko. No niestety, nie widać tego. A to, że są pojedyncze... No to słuchajcie, nawet w normalnych warunkach nieraz trzeba po prostu poprawiać. No tutaj poprawki nie są wymagane. Co z tej pszenicy będzie? Będzie pszenica ozima. Ile? To się dowiemy, jak będziemy ją kosić. Dobra, jedźmy na Reforma. Także tutaj plan na najbliższe dwa dni jest taki, żeby wykonać zabieg, żeby... Ja dzisiaj ten zabieg chcę zrobić wieczorem, bo ma później być cieplej, więc będę chciał ten zabieg zrobić i niech po prostu rośnie. A tak oto prezentuje się Reform. To jest Reform, widzicie, wyrzucona flaga, więc no dużo spóźniony do tamtej pszenicy. I co można zauważyć? Trochę zbladł. Jak w porównaniu do tego, co widziałem ostatnio. Ale jest tutaj, kurczę, bardzo mokro. Naprawdę niesamowicie. Nie jest to nic fajnego. Mam całe buty już mokre.
No, ale dobra, mniejsza o to. Tak prezentuje się reform na dzień dzisiejszy. Liść flagowy w pełni wykształcony. Pszenica też zdrowa. Naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić, tak? Tutaj oczywiście tak samo jak w przypadku Avenue nie będę dawał już żadnego azotu. Trzeba na tym azocie trochę oszczędzić. I teraz można by było dużo mówić o kosztach uprawy, tak? Teraz będzie ważne, jak to się wszystko wykształci. Bo nawet jeżeli ja skoszę tutaj tonę pszenicy mniej niż ktoś, kto robi pełną uprawę, to ja wyjdę na tym i tak lepiej. Ja wyjdę na tym i tak lepiej z racji poniesionych kosztów, tak? Bo tutaj po prostu wjechałem za kombajnem i zasiałem. O, tutaj zobaczcie, tutaj normalnie azot się buduje. Co mówiłem? Aha, wyjdę na tym lepiej z racji kosztów, jakie zostały tutaj poniesione, tak? Azot był drogi. Wszystko było drogie. Teraz wiecie, na pewno słyszeliście, nawozy azotowe bardzo mocno poleciały w dół. Nie jest to, co było wcześniej. Jeżeli pszenica będzie, a wszystko na to wskazuje, po 650 zł, no to koszta uprawy będą miały tutaj kluczowe znaczenie. Bo gdyby była pszenica po 1500 zł, no to wiadomo, ta tona więcej zrekompensowałaby to wszystko. Ale to była anomalia, tak? To była anomalia, to była spekulacja, zwał jak zwał. Chodzi o to, że nie były to normalne ceny. Na dzień dzisiejszy u nas tutaj, ja słyszałem, że pszenica jest oferowana po 730 zł. To jest naprawdę nie jest zachęcające do niczego. Jeżeli spadnie na 650 albo, nie daj Boże, na 600 zł, no to kiepsko to będzie wyglądało, nie? Dlatego cały czas powtarzam, że warto się dwa razy zastanowić, czy robić nie wiadomo jakie wielkie inwestycje, jakie wielkie nakłady, czy tylko po prostu robić to sposobem minimalistycznym przy zachowaniu względnego planowania. Bo ja nie wiem, ile ja tutaj tej pszenicy zbiorę, nie mam zielonego pojęcia, okaże się, jak wjedzie kombajn. Mam nadzieję oczywiście, że jak najwięcej. Ochronę będę chciał zapewnić jej godną. Mam tutaj w planie naprawdę mocny zabieg. Mam tam na tym Avenue taki pasek, gdzie w ogóle nie była pryskana. Gdzie nie była pryskana nawet tą jedynką. Więc jestem bardzo ciekawy, jak ta pszenica tam się zachowa, czy będzie widoczna różnica. Bardzo chciałem Wam pokazać, jak wyglądają te pszenice, bo wielu z Was to interesowało. Tak jak możecie zobaczyć, czy widać, że ta pszenica jest siana w rozstawie 20 cm? No nie widać tego. Ona się pokrzewiła i wszystko to już się zamknęło. Aczkolwiek ta pszenica była naprawdę późno siana, bo tak jak mówiłem, to był koniec października. Gdybyśmy tę pszenicę posiali miesiąc wcześniej, czyli we wrześniu, no to sprawa też wyglądałaby całkowicie inaczej. Nie dość, że moglibyśmy ją posiać rzadziej, to jeszcze lepiej by to najprawdopodobniej wyglądało. Aczkolwiek przyroda zawsze sobie ze wszystkim poradzi, tak? Jak to mówią, nadgoni. Kolega mi mówi, że przyroda zawsze nadgoni. I wszystko się wyrówna. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Jestem ciekawy Waszych opinii. Także dzielcie się tymi opiniami w komentarzach. A ja jadę dalej i biorę się za jakąś robotę. Chociaż pogoda wcale nie jest zachęcająca. A zapowiadali dzisiaj u nas 20 stopni i słonecznie. Jest może z 14 albo 13. A wczoraj było 11, mimo że też zapowiadali 20. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym.